No to bowiem dochodzi do tak zwanego puczu Korniłowa. Tak o tym wydarzeniu pisali Heller i Nieklicz. W swojej wiekopomnej pracy utopiał władz. Cieszący się sławą odważnego żołnierza w latach wojny światowej, człowiek o demokratycznych przekonaniach, generał Korniłow był całkowicie nieobeznany z polityką. To, co określa się mianem puczu Korniłowa, było nieporozumieniem. Nie posiadając odpowiednich sił, nie mając sojuszników, naczelny dowódca rzucił wyzwanie Piotr Sowietowi, który w obliczu zagrożenia swojej władzy zwraca się o pomoc do bolszewiku. Korniłow nie stanowił większego niebezpieczeństwa. Komisarz Frontu Południowego, Wojtyński, zapewnił przywódców Sowietu: "Cytat: Żaden pułk, żadna kompania Frontu Północnego nie będą wykonywać rozkazów Korniłowa. Jeśli nie potwierdzi Komitet Armii, albo ja oddziały nie podporządkują się Korniłowowi. Jeśli ten rozkaże wystąpić przeciw Sowietowi albo rządowi, wojska Korniłowa to widmo, znikną, zanim padnie pierwszy strzał. I tak się rzeczywiście stało. Wojska Korniłowa nie dotarły nawet do Piotrogradu. Dyscyplina w armii rosyjskiej praktycznie wówczas już całkowicie nie istniała. Ale ta Trochę groteskowa próba przewrotu przeraziła rosyjskich polityków. Ten lęk przed jakimś ponownym przewrotem z prawej strony spowodował, że nie dostrzegli zagrożenia ze strony bolszewików. Partia bolszewicka została oczyszczona z wszystkich zarzutów, bolszewicy odzyskują wolność, wraca Lenin i rozpoczyna bezpośrednie przygotowania do przewrotu. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.